Witam w prezentacji trzeciego numeru samochodów serii Szybcy i Wściekli od D'Agostini. W tym numerze Toyota Supra Mark 4 1994. Trzecim modelem w kolekcji jest Toyota Supra Mark 4 1994. Model otrzymujemy w kaplotce wraz z podstawą. Mamy czarne tło z logiem kolekcji. Na odwrocie mamy informację od wydawcy. Model jest w kolorze pomarańczowym. Z boku ma nadruki. Srebrne środki kół, nad fotelami nie ma części dachu, w tylnej części na pokrywie bagażnika posiada dach, ma niebiesko-czarne fotele, kierownicę, osłony przeciwsłoneczne, z przodu na końcówce maski ma prostokątne reflektory, znaczek, zderzak z atrapą chłodnicy i z otworami, kierunkowskazy na nim i światła. Na masce ma wloty powietrza. Na szybie ma dwie czarne wycieraczki. Lusterka ma po bokach i w środku. W tylnej części ma spoiler. Ma czarne klosze z okrągłymi lampami. Tablicę. Znaczek Toyoty. Dodatkowe elementy po bokach zderzaka. Z tyłu w komorze bagażnika ma butle i inne elementy. Elementy części klatki. W spodniej części ma namalowaną skalę i nazwę modelu. Licencję. Elementy silnika wału napędowego tylnego mostu. Układu wydechowego z tłumikiem. Zbiornik paliwa. Numer trzeci. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zaproszenie do zamówienia kolekcji. Podtlenek azotu, wybuch prędkości. Gdy samochody ścigają się na pełnych obrotach, istnieje opcja naciśnięcia magicznego przycisku i aktywacji podtlenku azotu. Pojazd, który wydaje się być napędzany rakietą, przyspiesza gwałtownie w ciągu kilku sekund, to ryzykowne rozwiązanie zastrzeżone dla doświadczonych kierowców. Na początku filmu Szybcy i Wściekli widzimy Briana, który testuje swoje Mitsubishi Eclipse na opuszczonym parkingu stadionu Dodger w Los Angeles. Nie zachwycony rezultatami, chwilę potem wchodzi do sklepu z częściami samochodowymi Derailleur's Edge, gdzie rzekomo pracuje, mówi właścicielowi haremu, potrzebuje nitro, dziś rano mój samochód osiągnął 225 km na godzinę, na co jego szef odpowiada. Nie, amatorzy nie używają podtlenku azotu. Masz ciężką stopę. Rozwalisz się na kawałki. Brian dopina swego i pojawia się na swoim pierwszym wyścigu ulicznym z dwoma butlami podtlenku azotu z tyłu samochodu. Przed podjęciem walki z legendarnym domem Toretto, zawodnicy rzucają okiem na silniki w samochodach nowicjusza i jeden z nich, Edwin, mówi: masz wystarczająco dużo podtlenku azotu, by wysadzić budynek federalny. Nitro wchodzi do akcji. Tuż przed rozpoczęciem wyścigu Brian uruchamia mechanizm i z deski rozdzielczej wysuwa się mały komputer, który wskazuje parametry w pojeździe. W tym samym czasie Toretto przygotowuje również swoje butle z azotem zainstalowane w schowku w fotelu pasażera. Samochody ruszają, jednak Brian z powodu braku doświadczenia zaczyna tak źle, że spada na ostatnie miejsce. Chcąc wyprzedzić rywali, nie waha się użyć swojej pierwszej butli z nitro. Kiedy ją aktywuje, świat zewnętrzny rozmazuje się w pędzie, wyprzedza wszystkich z wyjątkiem Toretto. Gdy meta jest już blisko, Brian postanawia zaryzykować i aktywuje swoją drugą butlę nitrolu.
Jednak Toretto, którego niełatwo zaskoczyć, też aktywuje swoje nitro, dzięki czemu udaje mu się być pierwszym na linii mety o kilka stóp. Masz szczęście, że ostatni strzał potlenku azotu nie rozwalił spawów. Mówi później Dom do Briana, patrząc na sfatygowany samochód. Mamy zdjęcie i informację, że w wyścigach na ćwierć mili stosowanie potlenku azotu jest powszechne. Jest to ryzykowna, ale skuteczna technika, która umożliwia rozpędzanie się do bardzo dużych prędkości w zaledwie kilka sekund. Kevin Cavanari, uważany za jednego z najbardziej kompetentnych dyrektorów artystycznych i producentów Hollywood, Kevin Cavanari miał okazję odcisnąć swoje piętro na serii Fast and Furious. Rodowity Kalifornijczyk po ukończeniu Uniwersytetu Stanowego w San Francisco rozpoczął pracę w studiach American Zoetrope, gdzie miał szczęście uczyć się zawodu od jednego z wielkich reżysera Franza F. Coppoli. W czasie praktyk widział, jak powstają takie produkcje jak Ojciec Chrzestny 3 1990 czy Dracula 1992. Kilka lat później, po debiucie w roli dyrektora artystycznego przy Mission Impossible 2 2000, musiał podjąć całą wiedzę w próbie, gdy wraz ze swoim austriackim kolegą Waldemarem Kalinowskim, projektantem wizualnym, objął kierownictwo artystyczne nad Szybkimi i Wściekłymi. Obaj włożyli ogromny wysiłek w osiągnięcie ekscytującego, hiperrealistycznego obrazu, jaki reżyser Rob Cohen chciał nadać ulicom Los Angeles. Doskonała praca przy tym i kolejnych filmach pozwoliła Cavanarowi stanąć na czele działu w produkcji takich hitów jak Mroczny Rycerz Powstaje 2012, Jack Wig 2 2017, Tylko dla Odważnych 2017 i Sicario 2 Soldado 2018. Mamy zdjęcie i informację, że wnętrza aut są odpowiednio zmodyfikowane, na kierownicy czy desce rozdzielczej znajdują się przyciski, dzięki którym w odpowiednim momencie wyścigu można włączyć potlenek azotu. Toyota Supra 3.0 1994 to bez wątpienia jedno z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych coupé lat 90. Toyota dokonała ogromnego wysiłku na poziomie inżynieryjnym, aby uczynić go szybszym, lżejszym, bardziej sportowym, a także bezpieczniejszym. Dziś cieszy się ikonicznym statusem, jest bardzo poszukiwany na aukcjach, zwłaszcza jeśli został zachowany w oryginalnym stanie. Mamy zdjęcie i informację, że Supra 3.0 była praktycznie tak samo szybka jak Supra 3.0 Turbo dzięki zmniejszonej masie i 220-225 koniom mechanicznym silnika 2JZG. Mamy zdjęcie i informację, że od premiery Supra była dostępna wersja coupé z twardym dachem oraz odpinanym dachem typu targa, który chowano w bagażniku. Mamy zdjęcie Toyoty Supra 3.0 1994, jej dane techniczne, ewolucja Supry, od Grand Towera do sportowego coupé. W 1978 roku Toyota postanowiła podnieść osiągi gamy Celica, aby konkurować z Nissanem Z. W ten sposób narodziła się Celica XX lub Celica Supra, A40, A50, przeznaczona na rynki międzynarodowe. Od Celicy różniła się większą długością, niezbędną do umieszczenia w niej sześciocylindrowych silników oraz bardziej komfortowym i luksusowym wnętrzem. Z pomocą Lotusa otrzymała również kilka ulepszeń, aby uczynić ją nieco bardziej dynamiczną. W 1981 roku pojawił się następca Celica Supra drugiej generacji A60 o bardziej sportowym wyglądzie i lepszych osiągach. Do wyboru były dwie wersje, sportowa P-type i luksusowa L-type. Największy skok generacyjny nastąpi wraz z przerwaniem ciągłości pomiędzy gamą Celica i Supra, która stała się osobnym modelem A70 i w połowie 1986 roku otrzymała cały arsenał dostępnych technologii Toyoty. Silniki przełamały barierę 200 koni mechanicznych, a aspekt GT został skonsolidowany. Zauważalnie wzrosły jego masa i polepszył się komfort wnętrza.
Czwarta generacja A80 z 1993 roku stanowiła odwrót od tego kompromisu. Osiągi i prowadzenie, czy walory często sportowe, stały się nadrzędne. Ważniejsze niż komfort, Supra przestała być GT i stała się klasycznym samochodem sportowym. Mamy zdjęcie i informację, że charakterystyczny tylny spoiler Supry był początkowo elementem opcjonalnym, który finalnie znalazł się w wyposażeniu standardowym. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji i zdjęcie przodu modelu. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.